Cześć, z tej strony Team Horizon. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób nasparować kołowrotek, tak aby służył nam przez wiele lat. Mi się często zdarzało, że nawet nowe kołowrotki zaraz po zakupie rozkręcałem i w środku było naprawdę bardzo mało tego smaru, więc ja zaraz po zakupie kołowrotek sobie rozkręcam, sprawdzam, jak to tam w środku wygląda. Chyba tylko jedna firma do tej pory i faktycznie smarowała ten kołowrotek w środku tak, jak według mnie to powinno być. Było tego smaru wystarczająco, rozkręciłem, skręciłem i byłem pewien, że tam wszystko jest jak trzeba. Dobra, no to nie przedłużajmy, lecimy z tematem. Pierwsze ściągniemy sobie kabłąk, odkręcamy hamulec. Myślę, że to nikomu nie trzeba tego tłumaczyć. Odkręcamy, warto sobie zwrócić uwagę, czy tu przypadkiem gdzieś nam nie zostaje jakaś uszczelka. Tak jak na przykład tutaj. Widać, że mamy tutaj uszczelkę i ten ćpień, który jest do szpuli. To sobie ściągamy. Najlepiej wszystko razem układamy sobie na kartce papieru. Ściągamy sobie później rączkę. Ja ten kołowrotek już rozkręciłem, nasmarowałem, ale specjalnie dla Was zrobię to jeszcze raz, żebyście widzieli, jak to wygląda. Gdzie mamy cyk? Tutaj z góry mamy śrubkę zabezpieczającą rotor. To sobie tu odkręcamy. Odkładamy sobie na bok. Zwykłymi kleszczami odkręcamy sobie tą śrubkę. No wiadomo, że lepsza będzie klucz. Ja akurat mam pod ręką kleszcze, więc skręcę to kleszczami. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, bo zdarza się często, że te śruby są prawo lub lewo skrętne, więc trzeba sobie po prostu wziąć, sprawdzić, w którą stronę ona się odkręca. Ok. Teraz rotor powinien nam zejść bez problemu. Tutaj. Tego nie rozkręcamy, tam wszystko powinno być w porządku. Mi się nie zdarzyło, żeby tutaj w tej części coś się uszkodziło. Przeważnie właśnie tu, w tym korpusie są tutaj cztery śrubki. Ta jest taka osłonowa. Zaraz. O. Mamy cztery śrubki. Ja sobie zawsze to układam na kartce w taki sam sposób, w jaki odkręcałem, żeby one mi się nie pogubiły, nie pomyliły, bo często śrubki mają różne wymiary. Dobra. Jeszcze taką małą. Ok. Mamy to rozkręcone. Teraz powinna osłona nam dać bez problemu. Widzicie, ja ten kołowrotek już nasmarowałem. Ja smaruję tutaj zębatkę tutaj z tyłu. Tego ślimaka dobrze sobie przesmaruję. Tam wtłoczę troszkę smaruję. Ja mam jakiś taki z Mikado. Smar jest ok. Tutaj troszkę z góry sobie zaleję tym smarem. Wkładam sobie rączkę i przekręcam sobie troszkę tym mechanizmem, żeby dookoła wysmarować tego ślimaka tutaj. Tego ślimaka. Jak już to wszystko nasmarujemy, tego nie ściągamy. Tutaj próbujemy wtłoczyć ten smar. Wiadomo, że to nie za dużo tego smaru, tak żeby widać było, że te części są pokryte. Jak to mamy gotowe, wysmarowane, bierzemy i skręcamy sobie kołowrotek. Tutaj mamy dwie podkładki. Na to sobie warto zwrócić uwagę, bo czasami one gdzieś lubią się wymsknąć i później ta obudowa nie przylega tak, jak powinna. Dobra, mamy cyk. Ok. Warto sobie teraz wziąć rączkę i sprawdzić, czy ten mechanizm nam działa. Idzie elegancko. To możemy skręcać. Śrubki po kolei.
Początkowo nie za mocno. Tak, tylko żeby się to wkręciło i w miarę, żebyśmy czuli opór. Później na przemian najlepiej te śrubki sobie dokręcić. O właśnie. Cyk. Cyk. I cyk. OK. Zakładamy rotor. Śrubkę zabezpieczającą. Teraz sobie zakładamy ten element. Zwróćcie uwagę, że tu w tym miejscu są podkładki cieńsze, grubsze, czasami są nawet trzy. Jeżeli Wam kołowrotek źle nawija żyłkę, gdzieś bardziej do jednej ze ścianek szpuli ściąga żyłkę, to warto sobie wtedy sprawdzić, czy przypadkiem nie mamy za dużo tych podkładek. Bo kołowrotek się zużywa, mechanizm się zużywa i czasami po prostu trzeba jedną podkładkę wyrzucić albo dołożyć i wtedy już nawija równo. Dobra, mamy wszystko. Cyk, jeszcze ten kielek z tyłu. Ładnie wejść. Dobra. Teraz rączka. Jeżeli zauważycie, że tutaj ten kabąk już ciężko chodzi, troszkę oliwki tutaj można sobie też, nie takiej spożywczej, takiej oliwki specjalnej właśnie do smarowania takich elementów, można sobie troszkę tutaj wlać. Czasami chyba tam do maszyn do szycia nawet takie oliwki są, można sobie tu wkropić i wtedy chodzi elegancko. Tak samo do tej rolki tutaj. No. Kowrotek chodzi super. Chyba nawet jeszcze lepiej jak w dniu zakupu. Także no, na dzisiaj byłoby to tyle. Także słuchajcie, no samych rekordowych okazów i dajcie łapkę w górę, jak filmik Wam się podobał i do usłyszenia.